Kule są wszędzie wokół nas. Przecież cały nasz świat, czyli planeta Ziemia, jest okrągła i przypomina wielką kulę. Miniaturę Ziemi, czyli globus, mogłeś zobaczyć na lekcji geografii. Do tej pory poznaliśmy dwie charakterystyczne bryły obrotowe. Walec, który powstaje poprzez obrót prostokąta, oraz stożek, który powstaje poprzez obrót trójkąta równoramiennego albo trójkąta prostokątnego. Na ekranie masz narysowane teraz koło. Zaznaczyłem środek tego koła oraz jego promień, który oznaczyłem dużą literą R. Zastanówmy się teraz, jaką bryłę otrzymamy po obrocie tego koła wokół jego średnicy. Możemy wybrać dowolną. Ja wybrałem tę. Zobaczmy, co się stanie. Co otrzymaliśmy? To kula. Kolejna bryła obrotowa, którą poznaliśmy. Kula powstaje poprzez obrót koła wokół jego średnicy. Czy pamiętasz, jak nazywaliśmy prostą, wokół której obracaliśmy figurę, aby otrzymać bryłę obrotową? To oś obrotu. W tym przypadku, oś obrotu pokrywa się ze średnicą koła. Z tą średnicą. Wokół której obracaliśmy nasze koło. Charakterystyczne dla kuli są jej promień oraz jej środek. Co możemy o nich powiedzieć? Zauważ, że promień kuli jest dokładnie taki sam jak promień obracanego koła podobnie środek kuli, który pokrywa się z środkiem koła, które obracaliśmy na samym początku. No dobrze, skoro znamy kolejną bryłę, to czy potrafimy obliczyć jej objętość? Wydaje się to skomplikowane, ale odpowiedni wzór podał już 2200 lat temu słynny Archimedes. Oto ten wzór: objętość kuli to 4 trzecie razy pi razy r do sześcianu. Zapamiętaj go dobrze, będziemy go wykorzystywać w zadaniach. Przećwiczmy teraz wyznaczanie objętości. Mamy takie zadanie. Koło o promieniu 10 cm obrócono wokół jego średnicy i otrzymano kulę. Oblicz objętość tej kuli. Jak widzisz, w tym zadaniu musimy wyznaczyć objętość kuli. Jaka to jest kula? Ta kula powstała poprzez obrót pewnego koła. Narysujmy więc to koło. Oto ono. Zaznaczyłem od razu promień równy 10 cm. Musimy teraz otrzymać kulę. W jaki sposób? Obracamy to koło wokół jego średnicy. Ja będę obracał to koło wokół tej osi obrotu, która pokrywa się ze średnicą koła. Mamy już naszą kulę. No to do roboty. Pamiętasz wzór na objętość kuli? To 4 pi razy R do sześcianu. Mam nadzieję, że pamiętasz o tym, że objętość oznaczamy dużą literą V, czy jesteśmy w stanie wyznaczyć tę objętość? Tak. Musimy tylko znać promień, a wiemy, że wynosi on 10 cm. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć tę objętość. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Pod R podstawiam 10 cm. 10 cm do sześcianu to 1000 cm3. Mnożył 1000 razy 4 3 i otrzymuję, że objętość tej kuli. To 4003 razy pi centymetrów sześciennych. Zastanówmy się teraz, czy możemy uzyskać kulę w jakiś inny sposób. Zobacz, na planszy jest narysowane pewne półkole o promieniu R. Obróćmy je teraz wokół tej osi obrotu. Sprawdźmy, co się stanie. I co? Otrzymaliśmy kulę. Jak sądzisz, w jaki inny sposób można by otrzymać tę samą kulę? Moglibyśmy na przykład obracać koło o takim samym promieniu jak pierwotne półkole. Albo moglibyśmy obracać inne półkole wokół innej osi obrotu. Tak jak widzisz, jest wiele różnych sposobów na otrzymanie takiej samej kuli. Skupmy się teraz na kuli, po której stąpamy na co dzień, czyli na kuli ziemskiej, a tak dokładniej na jemakiecie, czyli na globusie. Jak wiesz, globus jest pokryty siatką równoleżników oraz południków. Czy wiesz, jaki jest najdłuższy równoleżnik? To oczywiście równik. A czy znasz najważniejszy południk? To południk zero. Równik dzieli ziemię na dwie półkule: północną oraz południową. Natomiast południk 0 na półkulę zachodnią i półkulę wschodnią. Równik jest najdłuższym równoleżnikiem. Jednocześnie jest to tak zwane koło wielkie ziemi. Czym jest koło wielkie? Koło wielkiej kuli to takie koło opisane na kuli które ma taki sam promień jak ta kula. Albo inaczej mówiąc, koło wielkiej kuli stanowi jej obwód. W takim razie, skoro równik jest kołem wielkim Ziemi, to długość równika jest w przybliżeniu równa obwodowi Ziemi. Jak możemy wyznaczyć długość równika? Albo inaczej, jak możemy wyznaczyć obwód Ziemi? Musimy znać jej promień. Wnosi on w przybliżeniu 6400 km. No dobrze, ale co możemy zrobić z tą informacją? Otóż, do wyznaczenia obwodu ziemi, wystarczy nam dobrze znany ci wzór na obwód koła. To 2 razy pi razy promień. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć obwód ziemi, a w konsekwencji długość równika. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Podstawiam odpowiednie dane. I otrzymuję, że obwód Ziemi to 12800 razy π km. Powiedzmy, że chcemy mieć dokładniejszą wartość. Musimy wykorzystać przybliżenie Pi. Załóżmy, że Pi jest równe 22 7. Korzystając z tego przybliżenia, wyznacz przybliżony obwód Ziemi. Pod Pi podstają 22 7 i otrzymuję, że obwód Ziemi to w przybliżeniu 40 000 km. Te obliczenia są nieco zbyt skomplikowane, aby robić je w pamięci, więc spokojnie mogliśmy używać kalkulatora. Wyznaczyliśmy więc długość równika. I na koniec mamy jeszcze jedno zadanie. Objętość kuli wynosi 36 razy pi cm sześciennych. Wyznacz długość promienia tej kuli. Czego szukamy w tym zadaniu? Długości promienia. A co znamy? Znamy objętość kuli. Czy jesteśmy w stanie wyznaczyć promień, znając objętość? Spójrzmy do wzoru na objętość kuli. To 4 trzecie pi razy r do sześcianu. Gdy znamy objętość, to możemy łatwo wyznaczyć r. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Pod V. Podstawiam 36 razy pi cm sześciennych. Widać, że pi po obu stronach tego równania się skróci. 4/3 r sześcian to 36 cm sześciennych. Dzielę teraz obu stronie przez 4/3, aby otrzymać r sześcian. Dzielenie to to samo co mnożenie przez odwrotność. Więc w lewą stronę równania mnożę przez 3/4. 3/4 razy 36 to 27. W takim razie r do 3 to 27 cm sześciennych. Czyli r to pierwiastek trzeciego stopnia z 27 cm sześciennych, a ostatecznie r równa się 3 cm. W każdej kuli możemy wyróżnić jej promień oznaczany dużą literą r oraz jej środek. Wzór na objętość kuli to 4 trzecie razy pi razy promień do sześcianu. Koło wielkiej kuli ma taki sam promień jak ta kula. Kołem wielkim ziemi jest równik. Zobaczyłeś właśnie jeden z filmów o kulach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej pistacjatv.